Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku kursu Redux. Dzisiaj zajmiemy się taką bardzo prostą rzeczą, ale taką jeszcze brakującą nam tutaj w tej układance naszej tych podstaw Reduxa, a mianowicie zajmiemy się tak zwanymi kreatorami akcji, czyli z angielska Action Creators. I tutaj mamy takiego switcha, widzicie, że do naszego reducera przekazujemy zawsze akcję, która musi mieć typ oraz może mieć jakiś dodatkowe elementy, na przykład takie jak tutaj item, czyli po prostu ten aktor, którego chcemy dodać do naszej listy. No i już wiemy z poprzednich odcinków, jak możemy te akcje dispatchować. Piszemy po prostu store dispatch i przekazujemy obiekt, a tam wpisujemy typ naszej akcji oraz wszystkie dodatkowe parametry, jakie chcemy tutaj ująć. I ten zapis nie jest problematyczny w sytuacji, gdy sobie robimy taki prosty kodzik jak teraz, kiedy chcemy sobie po prostu dodać tutaj czarka pazurę do naszego stora. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy w naszej aplikacji mamy bardzo dużo różnych akcji. Pisanie ciągle dispatch i jako argument obiekt jest po prostu mega niewygodne i może być problematyczne tak naprawdę w naszej codziennej pracy. I w ten właśnie sposób jest ten problem rozwiązany z użyciem naszych kreatorów akcji. A kreatory akcji nie jest to nic w ogóle skomplikowanego, jest to zwykła funkcja, która nam opakowuje ten obiekt, który przekazujemy do dispatch. Czyli w tej sytuacji tworzymy sobie bardzo prostą funkcję inline'ową, która przyjmuje parametr item oraz nam zwraca nic innego jak po prostu obiekt, w którym mamy prawidłowy typ wraz z parametrem item, czyli aktorem, który chcemy dodać do naszego stora. No i wtedy mamy już tą nasz kreator akcji, addActor, i po prostu możemy go sobie przekazać do dispatcha, tak jak robiliśmy to wcześniej. Tylko jak widzicie, jest to trochę bardziej czytelniejsze, ponieważ no, nazywamy tą funkcję w odpowiedni sposób, ona się nazywa addActor, więc momentalnie inni programiści widzą, że dodajemy nowego aktora, widzą, jakie przekazujemy tam parametry, więc tak naprawdę no, ten kod się staje bardziej czytelny i w ramach jakby kolejnych ćwiczeń, jakie będziemy tutaj wykonywać w tym kursie, zobaczycie, że no, działa to naprawdę bardzo fajnie, zwłaszcza gdy te wszystkie kreatory akcji mamy powydzielane do osobnych plików, z których każdy dotyczy konkretnego elementu w naszej aplikacji. I tak też zrobimy w kolejnym odcinku. Natomiast dzisiaj, no, zgodnie z tą zasadą, jedna rzecz na odcinek, będziemy ćwiczyć tylko jedną rzecz. Jest jeszcze fajniejszy sposób na obsługę Action Creatorów. Jest to specjalna funkcja, którą znajdziemy w Reduxie i możemy ją zaimportować, i ona się nazywa Bind Action Creators. I ona pozwala nam zrobić jeszcze nieco fajną rzecz, ponieważ możemy w pierwszym parametrze podać obiekt, w którym przekazujemy sobie różne funkcje, oraz jako drugi parametr możemy sobie po prostu przekazać funkcję dispatch, i dzięki temu zyskujemy taki inteligentny obiekt, który posiada te wszystkie funkcje, które podajemy w pierwszym parametrze, i możemy je sobie wywoływać już bez tego ciągłego używania store.dispatch. Jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza gdy łączymy sobie Reacta z Reduxem i mamy dużo różnych operacji, które latają między różnymi komponentami, no to nie musimy się ciągle posługiwać tą funkcją dispatch, ponieważ z użyciem bind action creators po prostu możemy sobie te funkcje łatwo podpiąć do funkcji dispatch. I teraz zrobimy sobie jeszcze funkcję reset i ją także możemy sobie bez problemu dodać tutaj i zbindować. I wtedy na przykład jak mamy komponent do obsługi aktorów, no to możemy sobie wszystko przypisać pod jedną zmienną i wykonywać różne operacje. Jak widzicie, to oczywiście zadziałało, nie mamy już naszej listy z aktorami pełnej, tylko ona jest teraz pusta. Więc to tyle na ten odcinek, zachęcam do śledzenia kanału, dzięki za uwagę, a w kolejnym odcinku zajmiemy się już bardzo fajną rzeczą, czyli będziemy rozdzielać te wszystkie elementy na osobne pliki. Także dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do śledzenia kanału.